Cześć, jestem Martyna. Na dzisiejszych warsztatach wspólnie wykonamy doniczkę z wizerunkiem puchacza. Zapraszam. Do wykonania doniczki potrzebna nam będzie butelka plastikowa, pędzle w różnych rozmiarach, duży do nakładania kleju, mniejszy do farb akrylowych oraz wykałaczka do malowania konturów. Klej Wicol, nożyczki duże oraz mniejsze do bardziej precyzyjnych cięć, farby akrylowe w różnych kolorach – brązowym, żółtym, granatowym, czerwono-pomarańczowym, czarnym, białym oraz ręcznik papierowy. Naszą pracę rozpoczynamy od nadania kształtu sowie. Możemy wspomóc się markerem. Kreślimy linię, która wyznaczy nam wysokość doniczki. Nie zapominamy również o uszach dla naszego puchacza. Oczywiście nie są to prawdziwe uszy, a tylko pęczki piór, które kształtem je przypominają. Gdy mamy tak zrobiony obrys, możemy przystąpić do wycinania. W pierwszej kolejności używamy dużych nożyczek. Jeżeli jest taka konieczność, możemy wykorzystać mniejsze. Tak przygotowaną doniczkę będziemy obklejać ręcznikiem papierowym przy użyciu kleju Wicol. Rozpoczynamy oklejanie naszej doniczki. Pamiętajcie, aby papier, którego będziecie używać, był jednowarstwowy. Nanosimy klej na naszą doniczkę. I przykładamy papier. Tak oklejoną doniczkę pozostawiamy na około 10-15 minut do wyschnięcia. Klej już wysechł, możemy przystąpić do kolejnego etapu naszej pracy. Korzystając ze schematu, który możecie znaleźć w komentarzu poniżej filmu, rysujemy kontury puchacza. Najlepiej przy użyciu cienkopisu lub pisaka. Kontury puchacza mamy już naniesione. Teraz pora wypełnić je kolorem. Kolejnym etapem naszej pracy jest wypełnianie konturów kolorem. Zaczniemy od oczu. Puchacze mają oczy czerwono-pomarańczowe. Oczy mamy gotowe. Zabieramy się za pozostałe części ciała. Zaczniemy od koloru brązowego. Pozostałe elementy ciała uzupełniamy farbą białą i żółtą. Puchacz jest sobą najbardziej aktywną o zmierzchu, dlatego też kolor granatowy będzie idealny na tło.
widzicie, nasza doniczka jest już gotowa. Mam nadzieję, że wykonanie jej sprawiło Wam tyle samo przyjemności, co mi. Jest ona nie tylko ozdobą, ale może spełniać też funkcje praktyczne. Na przykład na najbliższe święta możecie posiać w niej rzeżuchę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.